W wywiadzie, jaki ukazał się na portalu Radia Maryja, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował, że lista kandydatów, jakich bierze pod uwagę w wyborach prezydenckich, jest coraz krótsza. Polityk wykluczył, by szansę miał były premier Mateusz Morawiecki, nie spodziewa się też, by do pałacu prezydenckiego przeniósł się Donald Tusk. Prawo i Sprawiedliwość ma wskazać kandydata na prezydenta najpóźniej 11 listopada. Wcześniej partię czeka kongres, a wraz z nim wewnątrz ugrupowania ma powstać Rada Naczelna. Złożona z doświadczonych działaczy i zarząd, którym pokieruje szef klubu parlamentarnego Mariusz Błaszczak. W rozmowie z Radiem Maryja prezes PiSu Jarosław Kaczyński sugerował, że były minister obrony może w przyszłości stanąć na czele partii. Choć kilka miesięcy temu chęć objęcia sterów w partii zgłaszał też były premier Mateusz Morawiecki. Jednak pozycja pana Mateusza Morawieckiego wewnątrz struktur partyjnych no jest nieporównywalnie, moim zdaniem, mniejsza. Niż właśnie pana Mariusza Błaszczaka. W kolejnych fragmentach wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, jaki ukazał się na portalu Radia Maryja, prezes PiSu przekazał, że jeśli partii udałoby się dzisiaj przejąć władzę, to premierem zostałby właśnie Mateusz Morawiecki. Nie ma on jednak szans na to, by być kandydatem ugrupowania w wyborach prezydenckich. Mateusz Morawiecki jest obciążony pełnieniem funkcji premiera i podejmowaniem trudnych decyzji. To powoduje, że ma pewne wejście do drugiej tury, ale zwycięstwo w niej byłoby wynikiem jakiegoś cudu. Za nieracjonalne prezes PiSu uznał oczekiwania, z jakimi często spotykał się w partii, by całkowicie pozbyć się Mateusza Morawieckiego. Politycy koalicji rządzącej chętnie sięgają po nazwisko byłego premiera, łączą je z kolejnymi śledztwami siłą w prokuratury. A w nadchodzących tygodniach nie powinno się to zmienić. Mateusz Morawiecki dzisiaj jest w ogniu rozmaitych problemów. Związanych z odpowiedzialnością za swoje rządy. I na pewno staje się coraz większym obciążeniem dla samego Jarosława Kaczyńskiego. Wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski z PSL-u, który powołuje się na swoje rozmowy z politykami PiS-u, mówi, że na pałac prezydencki Mateusz Morawiecki będzie musiał poczekać co najmniej do kolejnych wyborów w 2030 roku. Oni mówią jasno, że gdyby to miały być wybory za kolejne. Yeah. 5 lat To pan Morawiecki miałby szansę, ale teraz, jako były premier, z rozmaitych powodów, które są teraz rozliczane, to szansy on nie ma. Media spekulują, że były premier może stanąć na czele europejskich konserwatystów i reformatorów, czyli frakcji, której częścią jest PIS w Parlamencie Europejskim. W rozmowie z Radiem Maryja prezes Jarosław Kaczyński określa profil kandydata, który wystartuje w wyborach prezydenckich, ale nie zdradza żadnego z nazwisk. Lista osób, które są brane pod uwagę, jest coraz Krótsza, polityk zauważa, że najbliższe wybory mogą rzutować na to, czy koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji. Nie mam wątpliwości, że przetrwa, jeżeli oni wygrają wybory prezydenckie. Jest szansa, że nie przetrwa, jeśli my wygramy. Prezes PiSu mówi, że trudnym kandydatem do pokonania będzie Rafał Trzaskowski. Nie widzi za to możliwości, by wygrał Donald Tusk, który publicznie ogłosił, że nie bierze pod uwagę startu w wyborach. Według mojego rozeznania, które oczywiście. Może być błędne, jego szanse w drugiej turze są niewielkie i najprawdopodobniej stąd ta decyzja. Socjolog profesor Arkadiusz Jabłoński przekonuje jednak, że tylko Donald Tusk pasuje do scenariusza, jaki próbuje nakreślić Platforma, by cała koalicja, w której są jeszcze PSL, Polska 2050 i Lewica, wystawiła wspólnego kandydata. Nie wyobrażam sobie, aby Donald Tusk, gdyby nawet nie chciał. To mógłby wskazać kogoś innego, kto pogodziłby te wszystkie frakcje polityczne. Cały wywiad redaktora Jakuba Więcława z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim jest już dostępny na stronie Radia Maryja.